Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. ZUS zbankrutuje za 8 lat. Tak twierdzi demograf profesor Krystyna Iglicka-Okulska. No dodam, że teraz jest wiceprezesem Polski Razem, czyli ugrupowania Jarosława Gowina. Ona twierdzi, że ratowanie ZUS-u nie ma żadnego sensu i że nic już ZUS-u nie uratuje. To nie jest zbyt ciekawa perspektywa. No pani redaktor, trzeba cytować drugą stronę, czyli polskich polityków społecznych. Nie polityków, tylko naukowców zajmujących się profesjonalnie polityką społeczną. Zwłaszcza z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, którzy nieustannie od lat 90. ostrzegali przed tą formą konstrukcji systemu emerytalnego w Polsce, który po pierwsze generuje ogromne zadłużenie państwa, po drugie, system złożony z ZUS-u i OFE, po drugie nie gwarantuje wysokiej emerytury, czyli takiej, której stopa zastąpienia, więc stosunek pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia pozwala po prostu na przeżycie. Zafundowaliśmy sobie, najbiedniejszy kraj w Europie zafundował sobie najdroższą emerytalną reformę. Składka do OFE była większa niż w Szwecji, która zaryzykowała 2 z kawałkiem procenta, a my 7,7%. A pamięta pani, czemu wyście nie obniżyli wtedy tej składki? Wtedy nikt o tym nie myślał, czy jak to było? Nie. Presja środowisk już wtedy skupionych wokół towarzystw emerytalnych, presja opinii publicznej, zwłaszcza niektórych dziennikarzy. Ja pamiętam, jak spotkałam się z epitetami wtedy, kiedy stwierdziłam, że spotka nas katastrofa. Otóż presja opinii publicznej była tak ogromna i ci, którzy stali u steru władzy, wówczas przypomina minister pracy i spraw socjalnych profesor Hausner, współautor tej reformy, podjęli taką, a nie inną decyzję, czyli decyzję nie o obniżaniu składki. To była błędna decyzja. Pamiętam, że jedyne, czego wówczas dokonano, to obniżenie prowizji pobieranych przez Towarzystwa Emerytalne. No dobrze, składki. Ale to co teraz... Ale wróćmy do tego bankructwa ZUS-u. Otóż ja nie mogę się do tego nie odnieść. Proszę państwa, jeżeli zbankrutuje ZUS, to zbankrutuje państwo polskie. Jeżeli nie będzie nas stać na utrzymanie systemu emerytalnego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie będzie nas stać na utrzymanie armii, nie będzie nas stać na utrzymanie administracji samorządowej, administracji centralnej itd., itd. To są po prostu głupstwa. To zbankrutuje państwo. Jeżeli nie ma perspektywy bankructwa państwa, to nie ma oczywiście perspektywy bankructwa ZUS-u. Otóż... Bo państwo może dotować ZUS i musi bez końca. Nie. Zmniejszenie składki emerytalnej, dobrowolność wyboru pierwszego lub drugiego filara spowoduje zasypanie tej dziury, która powstawała na skutek odprowadzania miliardów złotych corocznie do otwartych funduszy emerytalnych. Więc... Czyli to, co zrobił rząd, myśli pani sobie, w końcu ktoś system repartycyjny, zdaniem niektórych demografów, uratować dał się poprzez wydłużenie wieku emerytalnego, co się też stało. Więc zdaniem niektórych demografów wydłużenie stopniowe wieku emerytalnego powoduje, że nie ma mowy tutaj o jakimś rozkładzie systemu repartycyjnego. Ale oczywiście... Prawo i Sprawiedliwość, które mówi, że jak wróci do władzy, to przywróci ten dawny wiek emerytalny. Ponieważ moim zdaniem wydłużenie wieku emerytalnego powinno być... kontynuowane pod warunkiem jednoczesnego wprowadzenia innych reform, takich jak warunki i ochrony pracy i stosunku pracy osób w wieku przedemerytalnym, takim jak reforma służby zdrowia w kierunku dużej profilaktyki. Jakość życia polskich emerytów czy osób w wieku przedemerytalnym jest zatrważająca, więc jeżeli kompleksowo tych innych czynników się nie uruchomi, to samo wydłużenie wieku emerytalnego jest czymś rzeczywiście potwornym. Mówi pani o osobach starszych, a ja chciałam porozmawiać o dzieciach. Dane GUS-u. Ponad 500 000 dzieci w Polsce nie dojada, nie jedzą posiłku co drugi dzień z mięsa, drobiu, ryb czy tam wegetariańskich. 450 000 dzieci nie ma podręczników wszystkich, także nie chodzą dzieci do specjalistów oraz do dentysty. Swoją drogą nie wiem, jak GUS to bada, bo nigdy nie byłam świadkiem takiego badania, ale GUS, jest to zatrważające. GUS, pani redaktor, prowadzi badania budżetów gospodarstw domowych. Polega to na tym, że w wybranych gospodarstwach domowych, te, które oczywiście zgodzą się na monitoring, prowadzi się rejestr, czyli coś w rodzaju zeszytu wydatków i zakupów. Po jednej stronie zakupów, dochodów, po drugiej stronie wydatków. No dobrze, jeśli to jest prawda,
lata to szlak nie trafia, i to że są, dyskutujemy i to o gender. Są dobre, i to są dobre, ale mnie też szlak trafia, że rozmawiamy o rzeczach, które są ważne, ale jednocześnie samo gender niczego nie wyjaśnia. Moja przyjaciółka znana skądinąd, profesor Ewa Graczyk, mówi gender, klasa i rasa. To dopiero coś wyjaśnia. Natomiast same nierówności płci, bez wyrównywania tych bardzo głębokich przepaści w poziomie życia, także między kobietami, niczego nie wyjaśniają. Co z tego, że wprowadzimy prawo równościowe, jeżeli część kobiet nie będzie stać z tego skorzystać, zwyczajnie z powodu deficytów i niektórych niedoborów. Otóż polska bieda od lat ma twarz dziecka. To jest wiadomo, to jest oczywiste. Wszystkie programy, dożywianie, dofinansowanie, to nic nie działa? Wie pani, jak się prowadzi tak zwaną politykę rodzinną emblematyczną, czyli polegającą na tym, że wybieramy jakiś emblemat, jeden podręcznik albo program dożywiania i koncentrujemy się tylko na wybranych programach, to nie ujmujemy całości przyczyn tej biedy. Bo nie tylko problem niedożywienia można likwidować poprzez program dofinansowania posiłków, ale poprzez cały szereg kompleksowych działań, które powodują, że ten poziom życia dzieci się podnosi. Rozumiem, ale poza ja nie tym, widzę... pani redaktor, w programie dożywiania, chcę przypomnieć, od lat obowiązywały niewaloryzowane progi dochodowe, uprawniające rodziny do skorzystania z tego posiłku. Jak poseł Niesiołowski mówił, że wydajemy tyle pieniędzy na program dożywiania, to on miał rację. Tylko część dzieci i rodzin z niego wypadła, bo nie waloryzowano tych progów dochodowych uprawniających do tych świadczeń, do tych posiłków. No dobrze, ale ten pomysł Kluzik-Rostkowskiej z jednym podręcznikiem, to pani się nie podoba? Nie, oczywiście, że mi się podoba, tylko jak mówię, trzeba by uruchomić cały szereg działań. Ale kto to może robić? Tak to w ogóle nic nikt nie zrobi. No, czy dobrze, widzi pani kogoś takiego, kto chciałby uruchomić cały system pomocy na przykład rodzinie? No oczywiście, że znam takich polityków, tylko problem polega na tym, wie pani, że ci politycy jakoś nie są głośni, nie są słyszalni, nie są z całym szacunkiem przez państwa zapraszani. Zapraszany jest ten, kto rzuci hasło jeden darmowy podręcznik. Do darmowego podręcznika trzeba by uruchomić świadczenia rodzinne, odpowiednio waloryzowane. Trzeba by uruchomić program mieszkaniowy, pani redaktor. Trzeba by uruchomić dofinansowanie do szkół, w których można zostawić te podręczniki. Ten jeden podręcznik. Trzeba by uruchomić cały system środków innowacyjnych nauczania. Laptopy, nie laptopy i tak dalej. O, to już miało być. Słyszałam to o tym, że miało być. No dobrze, więc obie z tego pośmiałyśmy się i chyba pani się zgodziła, że są to działania dosyć wyrywkowe. One ładnie brzmią, ale one nieskutecznie od 20 lat wyrównują szanse dzieci i powodują, że dzieci nie są nadreprezentowaną grupą w populacji ubogich. Przepraszam, że tak mówię. Chodzi o to, że najwięcej polskich ubogich to dzieci i młodzież do 19 roku życia. Skoro o szkołach mowa, konkurs na operatora szkoły w Kokoszkach. Tam ma być po prostu jakiś zarządca, a nie gmina ma zarządzać. Pani się to strasznie nie podoba, a do pani nie przemawia to, że na przykład miasto może z tego tytułu zaoszczędzić ponad 8 milionów złotych, które może wydać na budowę szkoły w Kowalach? Po pierwsze, celem edukacji w Polsce i w samorządach nie jest program oszczędnościowy i nie jest ekonomizacja szkoły. Ale jeśli na czymś można zarobić albo nie można zarobić, to chyba lepiej zarobić, czy tak, nie? Tak, ale co jest ważniejsze, jeżeli pani na jednej szali stawia szkołę publiczną prowadzoną przez samorządy, co gwarantuje równy i bezpłatny dostęp dzieci do edukacji w całej Polsce, a na drugiej zaoszczędzenie 6 milionów, to ja nie mam wątpliwości, co ja wybieram. Poza ale tym, czy ktoś, kto pani na redaktor, zlecenie gminy będzie prowadził szkołę, to jest jakiś zamach na dzieci, na szkołę? Dlaczego taki widzi pani w tym problem? W mojej wsi szkołę publiczną prowadzi niepubliczny podmiot, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Dzieci chodzą do szkoły za darmo. Pani redaktor, po pierwsze, działania polegające na zlecaniu prowadzenia szkół niepublicznych podmiotom niebędącym samorządami terytorialnymi musi mieć umocowanie w prawie. Zgadza się pani, że nie możemy podejmować działań nielegalnych. No, to tak. No więc ustawa o systemie oświaty wyraźnie mówi, w jakich przypadkach, w jakich sytuacjach szkoła może być przekazana do prowadzenia przez podmiot niepubliczny i jest to sytuacja, w której w szkole znajduje się nie więcej niż 70 uczniów. I po to ten zapis był wprowadzony, aby właśnie w takich małych wsiach, o których pani mówi,
można było utrzymać i uratować szkołę. Poza tym, wie pani, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest organizacją non-profit, która oczywiście nie będzie na tej szkole zarabiać. Tu ten tak zwany operator, nie wiem dlaczego operator, koparki czy sprzętu ciężkiego czy czegoś jeszcze, nie weźmie tej szkoły po to, żeby nie zarabiać. Oczywiście, że celem będzie osiągnięcie zysku. Ten zysk będzie się osiągać w różny sposób. Między innymi wyprowadzając kartę nauczyciela. Natomiast karta nauczyciela... A czy to jest obrona nauczycieli? Nie tylko. To o to chodzi. Nie. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku karta nauczyciela jest wprowadzona po to, aby w każdej części Polski i zapewnić dzieciom pochodzącym z różnych środowisk bezpłatny dostęp do równej edukacji. Czyli krótko mówiąc, te same zasady awansu nauczycieli, te same wymagania kwalifikacyjne. Możemy rozmawiać, jak już to się mówi, o tej karcie nauczyciela i o tych prawach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast regulacja zawodu nauczyciela, tak jak strażaka, policjanta, tak jak pracownika samorządowego, oczywiście jest gwarantem tego, że dziecko pochodzące z rodziny o różnym statusie będzie miało dostęp Pani do bezpłatnej edukacji. Że jakąś decyzją wojewoda albo prokuratura zablokują ten proces wyboru tego tak zwanego operatora w szkole? Ja mam taką nadzieję, bo wszystkie orzeczenia sądu, jakie znam, oczywiście nie chodzi o to, że mi się coś nie podoba i ja idę w związku z tym do wojewody, aby w trybie nadzorczym stwierdził nieważność tej decyzji. Wszystkie orzeczenia sądów administracyjnych, jakie znam, i Trybunału Konstytucyjnego mówią jednoznacznie, obowiązkiem i zadaniem własnym gminy jest zakładanie, prowadzenie szkół publicznych i tego obowiązku gmina nie może się pozbyć, bo jest to gwarancja równego dostępu do edukacji. Skoro te orzeczenia nie są wykonywane, bo nie są, no to mam nadzieję, że prokuratura zbada, czy mamy tutaj do czynienia z naruszeniem prawa, czy nie. Gdyby prawo w Polsce było inne, w porządku, gmina się pozbywa jednego ze swoich strategicznych zadań. Ale też by się pani to nie podobało. Oczywiście, żeby mi się nie podobało, ale tu mamy jeszcze do czynienia, moim zdaniem, z nielegalnością działania. Proszę sobie wyobrazić, że polskie szkoły mają dosyć dobre wyniki PISA. Jedne z najlepszych w świecie i w Europie. Przepraszam, to mamy schrzanić to, co mamy dobre? Mamy sobie zafundować sytuację, którą mamy w opiece zdrowotnej, gdzie właśnie podmioty stały się komercyjne. Polega to na tym, że niewielka grupa ludzi wyciąga pieniądze z systemu publicznego. No dobrze, jak w przypadku tej szkoły będzie, zobaczymy. 308 zgłoszonych przez mieszkańców projektów może się ubiegać o te fundusze z tak zwanego budżetu obywatelskiego. 308 wybrano, a w sumie to było nawet 417. To dużo, to sukces chyba. To znaczy sukces jakby obywatelski, że mieszkańcy chcą sami. Mieszkańcy chcą sami decydować i ja mam wrażenie, że decydują w ograniczonej formie, że powinni decydować o większych pieniądzach. Czyli nie 9 milionów, a więcej? Zdecydowanie. Moim zdaniem dysponentami tego budżetu obywatelskiego w większym procencie niż teraz powinny być rady dzielnic. Po to mamy jednostki pomocnicze, to po pierwsze. Po drugie, obywatele pokazali, że stać ich na to, żeby mieli większy udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Kluczowych, takich jak na przykład reforma dotycząca zagospodarowania odpadów, jak niektóre plany zagospodarowania przestrzennego, czy na przykład podejmowanie wielkich, kosztownych inwestycji w Gdańsku też powinno podlegać opinii mieszkańców, bo oni pokazali, że są w pełni świadomymi, odpowiedzialnymi ludźmi. Dobrze, przed nami wybór do Parlamentu Europejskiego. Słyszę, że pani będzie startowała z list SLD. To jest taka przygrywka przed samorządowymi, parlamentarnymi? To takie? Nie, ja nie traktuję tego jako przygrywki. Po prostu zostałam poproszona przez przewodniczącego Rady Wojewódzkiej i przewodniczącego całej partii Leszka Millera o to, no, żeby spróbować przynieść liście głosów, bo ordynacja wyborcza... Czy za celebrytkę pani robi na tej liście? A nie, broń Boże, pani redaktor, czy ja wyglądam na celebrytkę? Otóż ordynacja wyborcza do Europarlamentu jest tak skomplikowana, że liczy się najpierw pula, jaką zbierze partia w globalnie. Całym kraju, dokładnie. No więc jakby każda osoba, która ma zdolność przynoszenia tych głosów, jest ważna. Robię to z przekonaniem, dlatego że moim zdaniem trzeba wzmocnić frakcję europejskich socjalistów, ponieważ tendencje separatystyczne tych rządów no, neokonserwatywnych w Europie źle wróżą jej spójności społecznej, jej spójności politycznej. A potem wybory samorządowe? A potem wybory samorządowe. Ale jakieś takie stanowisko, walka o stanowisko prezydenta miasta? Proszę panią, ja się nie palę do tych wyborów bezpośrednich, dlatego że moje życie ułożyło się tak, że ja mam co robić i lubię zresztą swoją pracę. Tym niemniej, no, moja decyzja będzie też uwarunkowana decyzją szerszego grona, czyli tej formacji politycznej, która mnie wystawia. No to oni zadecydują, kto będzie ich kandydatem na prezydenta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.